Czy dzięki świętemu Benedyktowi z Nursi chrześcijaństwo istnieje nadal. Święty Benedykt, żyjący w latach 480-547, był to człowiek, który pragnął rozwijać się, szukał wiedzy, studiował w Rzymie, ale gdy zobaczył zepsucie marazm tego miasta, gdy zobaczył życie jego elit, postanowił usunąć się w samotność. Postanowił poszukać Boga i chciał go odnaleźć. Zajął się modlitwą i zgłębianiem pisma świętego. Z czasem stworzył regułę, która ma być drogą dla początkujących. Przyłączyło się do niego wielu, którzy w nim szukali swojego ojca i przewodnika. Część z nich odeszła, byli zawiedzeni, ale inni w regule Benedykta znaleźli oparcie i drogę do Pana Boga powstawały klasztory benedyktyńskie. Zasada módl się i pracuj, która chyba wszystkim jest nam znana, zaczęła przyciągać wielu ludzi. Czy dzisiaj możemy w regule Świętego Benedykta szukać wsparcia i drogi odnajdowania Pana Boga? Czy jest to jakaś metoda odnalezienia swojej drogi w kościele? Z pewnością tak. Chcemy założyć wspólnotę benedyktynów świeckich, którzy staraliby się rozwijać intelektualnie, wspólnie modlić, a przede wszystkim odnajdywać swoją drogę do Pana Boga i swoje miejsce w Kościele. Święty Benedykt, przyjmując nowicjuszy, pytał tylko o to, czy chcą szczerze poszukiwać Pana Boga. Nie zadawał innych pytań. Jeśli odpowiedź była pozytywna, to ten człowiek mógł w nim i w jego regule szukać wsparcia.